Witam Was, moi kochani, bardzo cieplutko w grze Arcane Veil. Dziękuję Wam wszystkim za Wasze komentarze pod poprzednim, pierwszym odcinkiem. Pisaliście, że niektórzy z Was pisali, że chcą więcej, chcą zobaczyć, co się więcej będzie działo w tej grze, więc ja chętnie wracam. Butterfly Discovered, o! Więc ja wracam do gierki. Czy ja mogę go zabić? Nie. O, mogę, remis. Więc wracam do gry i gramy dalej. Słuchajcie, już zobaczcie, są nawet w ogóle... O, dobra. Są nawet, chciałem powiedzieć, że odbicia w wodzie, no ale dobrze jest. Katrina mówi do nas... I thought Boris would be bringing back supplies, not you. A Boris miał przynieść supplies. Co cię sprowadza do bastionu? Ja jestem... udaję się do Cytadeli, aby odwiedzić przyjaciela mojego ojca. Ach, naprawdę? A kto mówi, że cię wpuszczą do Cytadeli? Musisz sobie zasłużyć, aby wejść do środka. Czasy się zmieniły od twojego pobytu twojego ojca tutaj. Jak mogę zdobyć wejście? Zasłużyć na wejście? Wyglądasz na silnego. Mogę cię wykorzystać. Pogadaj z Aemonem. To jest nasz drwal. Mieszka tu niedaleko. Dobra, no to pogadamy. A także jest tutaj Andy, rybak. Ty też z nim pogadaj, może ci pomoże. Może mogą ci pomóc oni właśnie dostać wejściówkę do Cytadeli. Okej, okay. Andy and Aemon. No i pomóż im i daj mi znać, jak im pomożesz. No dobra, to ruszamy. Okej. Okay. Szukamy w takim razie, kto to jest. Aemon. Ej, Aemon, czekaj. Nigdy cię nie widziałem. Jesteś nowy? Dopiero co przybyłem tutaj. A, no to wszystko tłumaczy. Katrina mówiła mi, że mogę ci pomóc. O, naprawdę? No świetnie. Coś na północnym zachodzie jest lasu tutaj. Tree Blight. Blight. Nie wiem, o co chodzi, ale jakieś gdzieś... Coś od... Coś trzeba iść i zabić. Dobra. Jakieś stwory na północnym zachodzie lasu. Nie ma sprawy. Już idę. A, weź moją starą tarczę. Może ci się przydać. No i dobra, dostałem tarczę. A więc załóżmy ją sobie. Tu, pyk, mamy tarczę. To jest jakaś Torn Map Right Half, mapa. Tu mamy jakieś jedzenie. Tutaj mamy pierdoły jakieś przy sobie, ale spoko. Na razie jest wszystko ok, życie, jedzenie i tak dalej. Dobra, zobaczmy mapkę. Północny zachód lasu, tutaj gdzieś pewnie. No to ruszamy. A to jest drwala dom. Nie mam dom. Jezu, jak... A zamknięte, chciałem go obrabować, no ale dobra. Idziemy w takim razie na północny zachód lasu. Tu mamy jakiś wiatrak zamknięty. Tutaj są... A, tu są te potworki. Oje, no one są silne. Pół życia już mi. Dobra, zabiłem 3, 5. Czas na papu. Daj mi to trochę jedzenia, trochę życia, ale nie dużo. O kulka. Dobra, co jeszcze mam? Co to jest? 36, 7 jedzenia. Życia. Biorę. Mam pełno. Świetnie. Mogę dalej walczyć. Tu jest coś.
spoko. To nie to. Jeszcze jeden mi się przydał. O, jest. I mamy czwarty poziom. Pięknie. Pokonaliśmy. 5 z 5 z nich. Możemy iść do pana Aimona. Hej, Aimon. Cześć. Tak, udało mi się to zrobić. Dostaliśmy 5 chlebków. Aha, możemy wejść teraz do młyna. I zrobić sobie pomąkę, chyba można iść teraz. I dał mi chlebka, dobra. Dziękuję za chlebek. I co, i to wszystko? Pomoc taka? Co my tu mamy? Zupę, chlebek. Łód. Chlebek mogę zjeść jeden. Bo miałem mało życia. Ale mam więcej już, dobrze jest. No spoko. No to Aimonowi pomogliśmy. Czy on coś jeszcze chce? Corruption of 300. Że jakieś drzewa są skorumpowane, w sensie zepsute. I dlatego się pojawiają jakieś kreatury. Corrupt bark sample. Aby to przeanalizować. No dobra, wezmę próbkę. Mamy znaleźć przyczynę tej korupcji. Ale musimy iść teraz do Eltena. On nam pewnie pomoże z tą próbką, dobrze, skorumpowaną. No i mamy mapę. Gdzie jest Elten? Nie wiadomo. O, tu jest nasz hometown. Tu jest... nie znajdziemy Eltena. Tu jest pewnie ta cytadela. No dobra, nie wiemy na razie, gdzie iść. Spoko. Jest chyba noc. O, tu jest jakiś... kim jesteś? Giles? To nie będziemy go na razie nachodzić. O, tu mamy rybaka, który nam miał pomóc. Andy. Cześć, Andy. No cześć, cześć, dobra. Łowisz rybki, wiemy. Patrzymy na ciebie, wiemy, że jesteś rybakiem. Możesz mnie nauczyć łowić ryby? O, chętnie. No to świetnie. No dobra, to w takim razie... słyszałem od Koreda, który mieszka z małej jaskini koło bastionu. O czym? No dobra, nieważne. Hungry Hermit. Mamy pomóc chyba temu Heredowi czy komuś tam. A więc musimy się udać do jaskini. No git. Crate of fish added to inventory. Dobra, słuchajcie, jest mnóstwo rzeczy do roboty. Tu się łowi rybki. Jest ciemno. Tu mam jakiegoś kurka rekina złapał. Nieźle. Musimy znaleźć teraz jaskinię, ale nie wiem, gdzie ona jest. Tu mamy jakiegoś... Aha, tutaj mamy Tomasa. Na razie ich jeszcze nie będziemy zaczepiać. Później się z nimi spotkamy i pogadamy. A więc... Kim ty jesteś? Jakiś błazen? Kelly. Do Kelly też nie będziemy przychodzić na razie. O, mamy inn, czyli mamy gospodę. Świetnie, możemy... Ej, Rick. Możemy coś zjeść tutaj. Grace. Mamy mnóstwo ludzi fajnych. Znaczy fajnych, nie wiem czy fajnych. Nie znam ich. Ale nie będę na razie z nimi gadał. W ogóle jakieś dziwne statystyki dostajemy. Nie wiem czy widzicie, zobaczcie. Tutaj mamy warning. The raining remove speed has been reduced. You are cold. Aha, jest mi zimno. O, takie rzeczy są tutaj. A, tego nie widzicie. Nie zauważyłem, że jest mi... A czekajcie, czekajcie. Ja mogę iść teraz do młyna. Do młyna. Czy ja w ogóle mogę spać w tej grze? Nie pamiętam. Możemy do młyna wejść po mąkę. O, co my tu mamy? Use. Słuchajcie, crafting queue. Możemy zrobić flour. Mąkę, ale z czego?
Nie wiadomo. Mamy bucket. Tutaj możemy zrobić sharpened stone. Ale z czego? Mogę tylko zostawić niektóre rzeczy. Nie wiadomo, co tu możemy zrobić. Możemy wziąć drewno. Drugiego nie będziemy brać wiadra. Mamy jedno. Nie wiem po co, ale wziąłem. No i mogę tylko zrobić flower, ale muszę mieć. Muszę wiedzieć, jak to się robi. Nieważne. Na razie olejemy to. Jest noc cały czas. Kurczę, chciałbym, żeby ta noc się skończyła, to bym mógł. O! Groby. Ojoj, cmentarz. A co to? Krypta jakaś. Tu mi wygląda na jakąś arenę. Mamy jaskinię. Co ja mówię? Mamy desert. Czyli... O Boże, pomóżcie mi. Desert, pustynia. A ty kim jesteś? Niles. My nie chcemy do Nilesa. Tu są jacyś ludzie. Tu jest cytadela. Kurczę, tu jest jaskinia. Czy my chcemy do jaskini wejść? Miałem wejść do jaskini, żeby z kimś pogadać. Ale... No tutaj mamy jakieś drewna. Tu już widzę, że są jakieś szramy. Ała, i to mocno biją. Oj, to całkiem... Całkiem mocno mnie pobiły już na samym początku. Na dzień dobry, więc ja uciekam. Ja chyba idę do gospody się przespać. Coś mi się wydaje. Bo to może być niebezpiecznie tutaj jednak. Jest deszcz, jest brzydko, zimno. Ja idę się przespać do gospody. Może będę mógł za darmo. Fajnie by było. Cześć, Rick. Beer or ale? Czy chcemy piwo, czy ale? A jest jakaś różnica w smaku? Nie czuję, ja też nie czuję. Dobra. A tu możemy kupić sobie jedzenie. Okej. Ale ja nie potrzebuję jedzenia ani piwa. Ja chciałem spać. Ja myślałem, że będę mógł tutaj się przespać u was. Co to jest? Stolik. Ognisko. Search. Nic nie ma. A tu? Jakąś książkę by się przydało zdobyć. Dobra, pogadajmy z nią. Grace. Czy widziałeś mojego kota? Peaches się nazywa. Lubi surowe trout. Trout to jest chyba rodzaj ryby. Będziemy szukać jej. Kurczę, za dużo biorę tych chyba questów. Dobra, ja mamy jej przyprowadzić tutaj do niej kota, jak znajdziemy. Mogę jej się położyć spać. O, mamy... Czekajcie. Co tu jest? Arrow? Cicho. Kradniemy. Rope mamy. Możemy... Więc... Nie chcę już. Mamy dwie, dobra. I fertilizer weźmiemy, jakbyśmy chcieli. Czy jest coś do czytania na noc? Nic nie ma, czy ja mogę spać? Mogę. Ej, dobrze jest. A czemu nie mogę teraz, nie mam myszki, aby przyspieszyć? I chciałem... Dobra, już jest dobrze. O, obudziłem się, jestem wyspany. O. Rest, health, energy, no super. Jest mi zimno. A jak sobie skraftować jakieś ubrania? I mogę lutować tą skrzynkę też. Wiadro jeszcze jedno? Mogę wziąć. Co to jest? Leather's cup. Mogę to zabrać, dobrze. O, mamy maszrumki do zupy. I arrowhead, pięknie. Search. Nic nie ma w książkach. A co tu jest na ścianie? Nie, myślałem, że jakiś przepis może na coś.
Słuchajcie, nic nie ma, ale zlutowaliśmy to co mogliśmy. I uciekamy oczywiście. Ale cały czas pada jak brzydko. O, dyby. Cześć, dzieciak. Co tutaj są? Jest nic takiego. Shop, sklep. Zobaczmy, co w sklepie mają. Dzień dobry. O Jezu, jaki Donald. No witaj, mogę ci pomóc. Mogę zobaczyć, co masz za luty. O, lepszy masz kilo. Ten lepszy. A gdzie jest mój? Nie ma? A ja mam przy sobie gdzieś ekwipowany chyba, nie? Tutaj mamy jakieś ammo, net ammo. Tu mamy needle. Malet, to będzie... A, obecnie mamy... Axe. Chyba ten sam nawet. Tak, ten sam, to tutaj jest. Thread. Fletching knife. Dobra, na razie nic nie chcemy kupować. Ale odkryliśmy Donalda. Możemy od niego drewno zabrać. Kto tutaj śpi? To jest tylko ten posąg? Tak. Z ciuchami? Dobra. To uciekamy. Kim ty jesteś? Commander Luther. Nie chcę z tobą gadać na razie. O, mamy do czytania tablicę. Wanted. Dead. By order of the king. Wortel. Został skazany na śmierć. I on atakuje przybyszów z południa, na południe od bastionu. 500 złota dostaniesz za, jeżeli przyniesiesz bandanę Wortela. Okej, my mamy oczywiście zdobyć. No dlaczego by nie? Będziemy walczyć z Wortelem, pomimo że go nie znamy. Nie wiemy, czy on jest złym człowiekiem, czy dobrym. Celesta jakaś tutaj, Bork jakiś, Bill, mnóstwo ludzi, Bob, Farm Shop, słuchajcie, możemy naprawdę sporo rzeczy zrobić w tej grze, widzę. I co mam, Wiktorię. Nie, na razie my nie chcemy Wiktorii, my tutaj mieliśmy Miriam płacze, Reed, Wilderness, no dobra. Au! Nie możesz iść bez przepustki. How to get przepustkę. O Boże, kolejny quest. Musimy z Gilsem porozmawiać. Okej. Okay. Gdzieś kiedyś widziałem takiego człowieka, który nazywa się Gils. Być może to on. A może nie. Kurka. Słuchajcie, no. Miles. Tu jest Gils. Przepraszam, Giz, że ci uderzyłem. Hello. Cześć. Giz. Katrina mówiła, że mogę pomóc ci i możesz mnie tutaj nauczyć różne rzeczy. I no i oczywiście chciałbym przepustkę. Możesz mnie nauczyć podstawy walki? No okej. Okay. Możesz wziąć strzelać z łuku, dobra. I mam pogadać z Milesem też, aby powiedział mi, jak używać miecza. Dobra, ale gdzie ty masz łuk? Dałeś mi? Pokaż. Mam łuk. Dobra. Czekaj. Equip. Cyk. Mamy 25 strzał, mogę strzelać. Jest git. Jest git. Jest git. Tarczy? Ja nie. Back to shooting the target. Dobra, wracam. Słuchaj, Miles, jak tam życie? Możesz mnie nauczyć cięcia mieczem? Oczywiście, że mogę, masz tutaj miecz treningowy. Świetnie. No to już zakładamy. Equip. I? Ojej, mam 10, dobra. I co? Cześć, Miles. Jak idzie?
What do I need to do it again? Ale jak stracisz mnie, dostaniesz nowy. Nie ma sprawy. To wiesz co? To zabawimy się znowu łukiem. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No i Basic Training zakończony. Świetnie, dostałeś chyba Achievement Basic Training, pięknie. Możemy craftować Basic Armor, pięknie. I dostaliśmy pas. Świetnie. Mamy wejściówkę, ale ja bym chciał jakiś lepszy bow, net launcher, arrows. Mama jeszcze arrows jakieś? 19, spoko, starczy. O, tutaj możemy robić sobie... A co ja potrzebuję? Co ja potrzebuję, żeby zrobić sobie leather? Trzy takie. Świetnie, mam tylko dwie. Więc najlepiej zapolować na zwierzęta. Ej, tu są... O! Tam były moje strzały. Ekstra. Dobra, basic training zrobiony. Ważne to. Czy jak ja bym... pick up... Mamy. Co to jest? Tu możemy zrobić dummy, możemy zrobić... torch. Potrzebujemy oczywiście węgla, skrzynkę, klap, mnóstwo rzeczy można porobić. No świetnie. Słuchajcie, mam naprawdę ciekawe rzeczy tutaj do roboty. Są rybki. Byśmy... A wiecie co? Chodźmy jeszcze... O, jestem głodny i to mocno głodny. Ja mam chlebek chyba, nie? Eat. Jak wygląda sprawa? No, jeszcze jeden chlebek. Eat. Brawo, jestem najedzony. Dobra, ty jesteś Eamon, z tobą gadałem już, nie? Tak, ale ja bym musiał jeszcze raz z tym rybakiem pogadać, bo coś mi tutaj... On coś do mnie mówił. Kurec mam znaleźć w jaskini. Melane Farm. Czekajcie, no bo normalnie za dużo tych rzeczy tutaj się dzieje. Tu są jakieś... Tu jest jakaś jaskinia tam u góry, ale... Naprawdę mam iść do tamtej jaskini? Tam było niebezpiecznie mocno. Tutaj ten błazen łazi, ja nie chcę z tym błaznem na razie gadać. Tu jest chyba cytadela, do której nie mogę wejść. Tu są grobowce jakieś. O, mamy jakiegoś maga. Portal mamy. To jest kto? Izak. Czy mogę użyć portalu? Dobra, jak go aktywować, no to mi pewnie powie... powie mi pewnie ten Izak, ale na razie nie chcę do niego. Czy ja mogę... Nie mam kilofa, nie? Nie mam. Ej, ty. Czy dasz mi... Niles. Katrina mnie wysłała na pomoc. O Jezu, następna misja. Mam slajmy pokonać. If you can destroy my slime ball. Okej, okay, dobra, ale... Czym? Mamy łuk. Mogę z łuku walić. Z daleka, ale mogę też miecz wziąć. Próbujemy jednego rozwalić jeszcze raz. Au! Zabieram moje strzały. Wydaje mi się, że chyba nie jest łatwo tutaj z tymi slajmami. Bez... Wezmę to, wyekwipuję miecz. Bez armor. Tak zwanego.
bić się ze slajmami to chyba nie jest mądry pomysł. No dobra. Mało życia mam. Co mi da więcej życia? Mamy coś? To mi da trochę jedzenia. To da mi też jedzenie. Elf. Six. Co to jest? Corrupted piece of... A czemu ja nie mam wyekwipowanej tarczy? No właśnie. Bowl, pusta miska. Mnóstwo pierdół. Kiedy ja będę mógł w końcu dom jakiś wybudować? Dobra, chodźmy jeszcze raz na slajma. Silne są slajmy. Tejże. Ojo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 j
Ja dziękuję. Nie biję się ze slajmami więcej. Nie wiem co dalej robić na tym świecie tutaj. Skoro mam takie silnych przeciwników. O Boże, znowu tak pierdoły. Za daleko idę. Co tu jest? WC. O, jakaś farma. Coś było w farmie. O, mamy kowala. Piec? Stay away. Ojej, jaki krzyczy na mnie. A, byłem tutaj przecież. Cześć kowalu, Michael. Cześć Michael. Jesteś kowalem, dobra. Genaj, czy mogę użyć twojego pieca i kowadła? No, ale najpierw musisz mi zrobić przysługę. Jaką przysługę? Potrzebuję węgla. 15 kawałków. O Boże, skąd ja ci wezmę węgiel? Nie muszę z jaskini. Perfekt. Przyjdź, jak będziesz miał węgiel. A skąd ja ci wezmę węgiel? Człowieku. Farm shop. O, jaka ładna ławeczka. Mogę usiąść? Nie mogę, szkoda. Tutaj ten błazen chodzi cały czas. Skrzyneczka, zobaczcie, pusta skrzynka sobie. Znaczy nie pusta. Cucumber, weź go. Harvest. Still growing, aha, czyli nie mogę. Blueberry, weź. Take. Iron, take. Nóż, take. Arrow, kolejny take. Weź wszystko, właściwie lutuj wszystko. Oj, i deszcz pada, niedobrze. Wszystko już spowolnione ruchy. Drzewo? Kim ty jesteś? Co za ludzie? A tutaj? Dzień dobry. Mogę wejść? Kim jesteś? Mary. Cześć Mary. Mogę się napić wody twojej? Co masz? Mogę zjeść pie? Cake? Mogę. Ej. I czemu nic nie mogę zrobić? O, mamy recipe na cake. To wezmę. I wezmę jeszcze to. Skoro leży i pani nic nie mówi, że nie mogę w skrzynce tego użyć, to mushroom zup. Mógłbym, ale nie mogę nic stworzyć, bo nie mam pewnie przepisów odpowiednich. Ale jest coś do uczenia się. Nic nie ma. Mogę spać. Jezu, to przesuwanie tych mebli to jest naprawdę... koszmar. Co tu mamy w skrzynce? Jakiś gem? Loot all. Co to jest? Gold? Złoto? Biorę wszystko. Mam nadzieję, że nikt nie będzie na mnie krzyczał. No to ja już sobie uciekam. Nie, dziękuję pani. Dobrze. Co my tu mamy? Kolejne domostwo. Mogę zlutować tutaj? Co nieco? O, jakiś naukowiec. Profesorek. Ethan. A miałem go znaleźć. Cześć, Ethan.
Aimond przysłał mnie z próbkami skorumpowanego drewna. Daj mi kilka godzin. No dobra, wziąłeś te próbki ode mnie? Chyba wziął. Dobra, mamy pierdół pełno. Jest łóżko, jakbym się spać. Tu, kim ty jesteś? A ja? Jest busy, mówi. To nie mogę jej. Czy masz naukowe książki jakieś? Nie masz. Masz jakąś szafkę, coś pełną czegoś? Nie masz. Co to jest? No, wziąłem jakąś szklankę. Jak można, to biorę. Tutaj mogę już zrobić? Nie mogę. No i co teraz, skoro każą mi przyjść później? Biorę drewno, jak sobie leży. Czy tutaj coś mogę? Nie, bo pewnie... Dobra, nic nie mogę. Idziemy. Farm shop. Chodźmy zobaczyć, co tutaj mają. Dzień dobry. O, dużo, dużo, dużo. Dzień dobry pani. Penny. Cześć, Penny. No, witaj. Pokaż mi, co masz na sprzedaż. Mnóstwo fajnych materiałów. Ale na razie ja nie hoduję jeszcze niczego, więc jak będę w przyszłości coś hodował, to przyjdę do ciebie. Na razie to się nawet jeszcze nie usiadłem nigdzie. Bo na razie nie wiem, co zrobić. Jeszcze. Są jakieś stoiska. Kim ty jesteś? To jest jakieś dziecko. Tu mamy tego komandera. Komandera Lutera. Rescue mission jakieś. O Jezu, jakichś bandytów. Mogę mu pomóc niby. Jestem dobry z mieczem, to mogę pomóc. No dobra, i teraz mi mam pokonać bandytów, którzy wzięli jakiegoś zakładnika, wtrzymają go w małej jaskini na wschodzie. No i świetnie, dał mi misję, zlecenie, świetnie. Czemu by nie, ale kurka. Gdzie są te wszystkie? Tu ma jakiś portal. Gdzie jest niby jaskinia na wschodzie? To wszystko pokazuje mi o tej jaskini, cały czas mówią. Ale nie jestem pewien, czy to jest to tak naprawdę. Nie wiem, czy chcę z każdym zagadać, no bo na przykład o taki Kelly by chciał ze mną pogadać, już to widzę. Czy boję wejść do jaskini? Bo zaraz zginę. Tu jest jakaś krypta. Ale pokazuje to... Zaraz. Under the Founder. Dobra, zobaczmy, co tutaj jest w tej krypcie. Najwyżej ucieknę szybko. Katakumby. Achievement. Nie topesz lata. On bije też na nietoperz mocno. I mamy skrzydło nietoperza. Ale mnie trochę sponiewierał już ten nietoperz na samym początku. Ała! Critical, ale on mnie też krytycznie pobił. Dobra, ale uciekam. Bo już zostałem sponiewierany dosyć mocno. Patrz, ile mi życia zjadło. Chleb mi daje 6 życia. Zjedz. Jeszcze jeden mam bochenek chleba. Zjedz. I to dużo nie dało. Ojoj. Wiecie co to? Ja chyba idę spać. Dzień
dzień dobry. Ja tylko tak na przechodzę sobie, nie? Tak te tralalala zrobię i sleep. No i się obudziliśmy, wypoczęci, życie wróciło do normy. Nikt nie muszę płacić za spanie, więc jest super. Pójdziemy sobie do tego pana naukowca jeszcze raz, może już coś zbadał. Bo on mówił, że potrzebuje trochę czasu na badania. Więc mam nadzieję, że już teraz ten czas minął. Całą noc miał na badanie tych próbek. Bardzo rzadkie ta korupcja. Ancient. Jakieś starożytne żyjące drzewo zostało schorowane. Zostało schorowane? O Jezu, jakie tłumaczenie beznadziejne. No dobra, nieważne. Jeżeli zapoluję na to drewno, na to drewo, to może uda się powstrzymać plagę egipską, czyli plagę chorujących drzew. Nie ma problemu. Mam zabić korupcję. Żaden problem. Żebym ja wiedział, jak to się robi. Będę potrzebował fire arrows. A więc mamy crafting, który możemy użyć. Przepis na ogniste strzały, które możemy wykonać w workbenchu. Świetnie. Gdzie jest workbench? Ja to miałem u mnie na wyspie. Zaraz. Tu mamy różne workbencze, prawda? Na tym świecie. Tutaj było jakiś workbench. Nie wiem, czy to jest odpowiedni. Jezu, wiewiórka mnie powstrzymuje. Kogut pieje. Dobra, czy ja mogę w tym workbenchu coś zrobić? Czy to jest workbench? Nie, to jest fletching table. Ale iron, bone, wood, bronze, jest fire arrows. Potrzebujemy tak. Biwax, świetnie. Pióra i drzewa. Skąd? Skąd ja mam wziąć takie rzeczy? Ludzie. No myślę, że ta gra jest taka szybka, raz, dwa, że przechodzę od jednego miejsca do drugiego, cyk, 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 a tutaj nie. Tutaj nie, tutaj się robi... Au! Nawet ognisko może mnie spalić. Ja cię pitole. Dobra. Wiecie co, koledzy? Dzień dobry. Co? Masz training pass? Mam. A jak Wilderness Pass mogę zdobyć? Commander Luther. Boże, Luther. Kto to jest? Kim ty jesteś? Victoria. Cześć, Victoria. Kim ty jesteś? Poluję na motyle. Pomożesz mi zdobyć kilka? No pewnie, że tak. I need blue, yellow, green and red. Daj mi siatkę na motyle, może co? I can give you net. No właśnie. Mamy siatkę, świetnie. Wyposażymy się. Jezu, ile mam tych przedmiotów teraz już? Wyposaż się w siatkę i idziemy łapać motyle. Widziałem żółtego, ale poleciał już. Normalnie gra jest niesamowita. Tyle rzeczy do roboty. Chodź, żółty motylku. Chodź. Dlaczego miss? Mam, złapałem żółtego motyla. I co, ja teraz będę robił polowanie na motyle? Co to jest? Nie wiem. Świnki. Koniki.
Ja szukam motyli. Ale pewnie nie znajdę tak łatwo wszystkich motyli, nie? Pewnie będę... O Jezusie, nie oni, tylko nie te drewniaki. Czerwonego motyla gdzieś kiedyś widziałem, ale nie wiem gdzie to było, już nie pamiętam. To było koło mojego domu? Chyba tak. Chociaż tutaj widzę jakiegoś motyla. Czekajcie, tu jest motyl. Polujemy na motyle, a co tam? Ej, ale uciekł mi. Skubaniec. O. Drewniaki mnie gonią, mała. No nie ma co, drewniaki mnie gonią. Teraz pewnie szybko oni nie odpuszczą. Mamy różowego znowu. Ale a czemu oni tak uciekają? Jest! Mamy czerwonego. Czerwony motyl, żółty motyl już jest. Inne nie mam pojęcia gdzie są. A gdzie jest moja przyjaciółka? Przepuść mnie. Dobra, z nim pogadam sobie później. Chodź tutaj. Ej, koleżanko. Poczekaj, chcę z tobą pogadać. Mam dla ciebie motylki. Blue, yellow, green, red. Czyli dopiero jak wszystkie zdobędę, muszę jej... do niej wrócić. Moi kochani, dobra, starczy już tego łapania motyli. Starczy tego biegania i zastanawiania się, co dalej. Ale może wy wiecie, co dalej. Nie wiem, piszcie mi w komentarzach, czy wam się gra podoba. Piszcie mi w komentarzach, czy gramy dalej. Na razie, no jak widzicie, za dużo nie zrobiłem. Jedynie co mogę craftować, parę rzeczy mogę... Znaczy właściwie mogę craftować, ale tak naprawdę nie mogę, bo nie mam... No... Pustą miskę mogę skraftować, small chest. Mogę gdzieś sobie osiąść. Szkoda, że nie mogę budować w ogóle, a może będę mógł budować. Pobiliśmy się trochę, widzimy, że przeciwnicy niektórzy są dosyć silni, a ja mam tylko drewniany miecz i drewnianą tarczę. No ale cóż, takie życie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, serdecznie zachęcam do tego. No i czekam na wasze komentarze. Piszcie mi, czy chcecie więcej. Jeżeli tak, to oczywiście będziemy grać dalej. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Pa, pa.